Jeśli oglądaliście wcześniejsze filmy z playlisty Blockchain, to wiecie, że istnieje coś takiego jak Play to Earn. Jest to nic innego jak zarabianie przez granie w gry. Pewnie wiecie również, że zazwyczaj takie gry na początku wymagają sporych inwestycji, od kilkuset do nawet kilku tysięcy dolarów, przez co dla wielu z Was są po prostu niedostępne. A co jeśli powiem Wam, że istnieją specjalne organizacje, które zainwestują za Was, a Wy będziecie mogli się skupić na tym, co lubicie najbardziej, czyli na graniu w gry? Mowa o tytułowych gildiach Play to Earn. Są to organizacje, których celem będzie zrzeszenie graczy, trenerów i inwestorów, którzy widzą przyszłość w blockchainowym gamingu. W jaki sposób będzie to funkcjonować? Ano to zależy od konkretnej gildii, bo istnieje ich już w tym momencie kilka. Chociażby Yield Guild Game, Avocado, czy nasze niemal polskie Playnity oparte o ekosystem Terra. I na tym ostatnim się skupimy, bo czemu by nie wspierać rodaków? I nie, nie jest to film sponsorowany. Playnity zrzesza przede wszystkim cztery typy społeczności, które będą się uzupełniać. Są to oczywiście gracze, którzy będą mieli możliwość zagrania w produkcję Play to Earn, a bez gildii albo nie mogliby sobie na to pozwolić finansowo, albo nie wiedzieliby, jak się za to zabrać, ponieważ świat blockchaina wymaga nieco specjalistycznej wiedzy. Suppliers, czyli inwestorzy, którzy nie mają czasu na grę, a chcą mieć ekspozycję na tę działkę kryptowalutowego świata i dysponują odpowiednimi funduszami. Trenerzy, którzy na gamingu zjedli zęby i bez inwestowania będą chcieli wyszkolić gracza, czy tak, aby grali jak najefektywniej. I na końcu menadżerowie, których zadaniem będzie zarządzanie tokenami NFT w grach oraz zasobami ludzkimi w postaci graczy czy trenerów. Wiedząc, jak struktura takiej gildii wygląda, możemy przejść do jej zadań. Oczywiście jej głównym celem będzie zarobek, ale do tego przejdziemy za chwilę. Prócz tego, warto wspomnieć o roli edukacyjnej. Stety, niestety niewielu ludzi z branży gamingu jest zainteresowanych trendem play to earn, choć i tak już się to zmienia, bo wymaga dość rozległej wiedzy na temat blockchaina. Wielu graczy spędza setki godzin miesięcznie w grach, podczas gdy mogliby łączyć przyjemne z pożytecznym. Czy na koniec dnia, po godzinach frustracji, przekleństw i potu w takim League of Legends, nie byłoby miło zgarnąć kilka sztuk wirtualnej waluty, którą następnie można by sprzedać lub wymienić na skina do czempiona, który za jakiś czas może znacznie zyskać na wartości. A no pewnie, że byłoby miło i powiem więcej. Takie gry już istnieją, ale gracze o tym nie wiedzą. Gildie Play to Earn są również wcześniej wspomnianą ekspozycją na rozwój gamingu w stronę blockchaina. Czy kilkadziesiąt lat temu spodziewaliście się, że wycena rynku gier się nie kilkuset miliardów dolarów? Ano zapewne nie. Rozwój ten nie ustaje, podobnie jak rozwój kryptowalut, blockchaina, metaversów czy NFT, a więc połączenie tych dwóch światów w najbliższych latach może dać zdumiewające wyniki, których pokłosie część z Was pewnie będzie chciała mieć w portfelu. Zapytacie pewnie, jak taka gildia może zarabiać i jak dokładnie to wygląda. Ano większość gier play to earn ma dość prostą ekonomię. Otóż, żeby zarabiać, potrzebujecie jakiejś postaci, która bardzo często wymaga od Was inwestycji pieniędzy. Postacią tą jesteście w stanie zarabiać kryptowalutę, którą później albo możecie sprzedać, albo wydać na inną, lepszą postać, lepsze wyposażenie lub lepsze umiejętności, które mogą przyspieszyć Wasz zarobek. A więc, odnosząc to do gildii play to earn, w naszym przypadku Playnity, nie trudno domyślić się, że bazą są gracze, którzy poświęcają swój czas i energię na granie i zarabianie. Z dokumentu mówiącego o założeniach gildii Playnity możemy wyczytać, że gracze w zależności od wielu czynników i na stosunkowo niskim poziomie mogą wyrobić zysk na poziomie od 300 do 1000 dolarów miesięcznie, co wydaje się całkiem przyjemną kwotą. W ramach Playnity otrzymają od 40 do 80% tej kwoty przy zerowej własnej inwestycji. Co jest kluczowe, bo jak wcześniej wspomniałem, ilość pieniędzy potrzebnych do rozpoczęcia przygody w grach Play to Earn potrafi być bardzo zaporowa. Zapytacie, co z pozostałymi zyskami wypracowanymi przez graczy? Ano oczywiście trafiają do Playnity, jednak nie są one wydawane na pączki i kawkę dla zarządu. Część z tych funduszy wraca do trenerów, którzy mają pod swoimi skrzydłami graczy, część do menadżerów, którzy kierują całymi klanami i grupami trenerów oraz graczy, a część do inwestorów, którzy zabezpieczają sieć i są niejako właścicielami całej gildii. Natomiast to jeszcze nie wszystko. Część wyrobionych zysków pozostanie w tzw. treasury, czyli skarbcu gildii Playnity. Skarbiec ten będzie konsekwentnie zbierał postacie i sprzęt potrzebny do zarabiania w grach, a nawet ziemię, czyli tzw. landy. Właściwie wszystko, co tyczy się gier play to earn i teraz lub w przyszłości będzie reprezentowało jakąś wartość, albo będzie użyteczne do zarabiania jeszcze więcej. Dlatego wspomniałem o tym, że gildie play to earn są swego rodzaju ETF-em na blockchainowy gaming. Pojęcie ETF powinno być bardziej znajome dla fanów rynków tradycyjnych. Gildie te ciągle analizują i śledzą świat play to earn, wybierając co ciekawsze pozycje i akumulując związane z nimi NFT.
Istotną kwestią związaną z Treasury jest również fakt, że 20% zarobków Playnity przeznaczane jest na odkupienie tokenu PLY, reprezentującego niejako udziały w tej gildii, a następnie spaleniu go, przez co jego cena jest utrzymywana na rozsądnym poziomie. O tym tokenie powiemy sobie nieco więcej. Otóż możecie się zastanawiać, jak to wszystko się zaczęło, że Playnity było w stanie rozpocząć działalność i zakupić pierwsze NFT w grach takich jak Axie Infinity czy Tetan Arena. W uproszczeniu Playnity wyemitowało wcześniej wspomniany token PLY, który został zakupiony przez inwestorów i tym samym sfinansowana została działalność bohatera naszego dzisiejszego odcinka. W tym momencie przechodzimy do jeszcze jednej ważnej kwestii, a mianowicie w jaki sposób można zainwestować w Playnity. O ile oczywiście przeprowadziliście swoją własną analizę i taką decyzją podjęliście. Otóż najprostszym sposobem dla zielonego użytkownika będzie założenie konta na giełdzie kryptowalut, na przykład Zonda, która obsługuje wpłaty w złotówkach w formie przelewu bankowego czy przy użyciu karty. Następnie wystarczy, że zakupicie kryptowalutę Lunę, która również pochodzi z ekosystemu Terra Money, tak jak token Playnity. Wtedy wystarczy przesłać kryptowalutę z giełdy na portfel Terra Station i podłączyć tenże portfel na stronie Terra Swap, która służy do zamiany jednej kryptowaluty na inną. W naszym przypadku Luny na Playnity. Oczywiście nie jest to wideo instruktażowe, więc jeśli jesteście nowi w temacie, to prawdopodobnie będziecie musieli nieco więcej doczytać, ale na wszelki wypadek wszystkie linki, z których możecie skorzystać, wrzucam w opisie tego filmu. Chcę was również uświadomić, co możecie zrobić z tokenem PLY, gdy zdecydujecie się na jego zakup. Otóż po pierwsze jest możliwość stakingu, czyli pożyczenia waszych kryptowalut do zabezpieczenia sieci danej kryptowaluty. W nagrodę otrzymacie dodatkowe tokeny PLY i w momencie nagrywania tego filmu jest to ponad 8% rocznie od ilości tokenów Playnity, które oddelegowaliście na staking. Macie możliwość również dostarczania płynności przez zablokowanie tokenu PLY w parze do UST, czyli cyfrowej wersji dolara w ekosystemie Terra. Z tym wszystkim związane są również wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe. Przykładowo jeśli trzymacie w stakingu 1000 tokenów PLY, to codziennie otrzymacie doświadczenie, które z czasem odblokuje wam wyższy profit ze stakingu, da wam możliwość wcześniejszego zakupienia NFT od Playnity, czy nawet ziemi gildyjnej. Istotną funkcją tokenów Playnity jest również to, że uprawniają swoich posiadaczy do głosowania w sprawie działań gildyjnych. Bardzo często funkcjonuje to w ten sposób, że twórcy Playnity zaproponują jakieś rozwiązanie, a cała społeczność będzie mogła głosować za lub przeciw. Im więcej tokenów Playnity posiadasz, tym większy wpływ na wynik głosowania będziesz miał. To już wszystko w tym materiale. Zdaję sobie sprawę, że dla świeżaków w świecie blockchaina nie wszystko może być jasne, ale w zrozumieniu na pewno pomogą wam moje filmy w playliście blockchain. Powoli przyswajajcie wiedzę, bo prędzej czy później nowe, zdecentralizowane finanse oraz świat play to earn mogą was miło zaskoczyć. Ja za poświęcony czas bardzo serdecznie wam dziękuję i życzę miłego dnia. Psst! Kierowniku, wbij na Discorda.